Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w Ewangelii Jan Chrzciciel wraz z swoimi uczniami wskazuje na Chrystusa. Święty Andrzej, w tej właśnie parafii jesteśmy. Świętego Andrzeja Apostoła daje świadectwo swojemu bratu Szymonowi, czyli świętemu Piotrowi, że spotkał Mesjasza, Syna Bożego, że wszyscy prorocy, Stary Testament, który go zapowiadał, spełnił się w osobie Jezusa Chrystusa. I to świadectwo powoduje, że Szymon zostawia swoją pracę, zostawia sieci, łódź i idzie za Andrzejem na spotkanie z Jezusem. Kiedy przyszliśmy na pasterkę, czy łączyliśmy się na żywo, oglądając transmisję, mogliśmy oddać pokłon Chrystusowi, tak jak i pasterze. I poszliśmy do Niego, aby się pokłonić, zobaczyć ten cud, że rzeczywiście Bóg się rodzi dla nas, że Słowo stało się ciałem. I naszym zadaniem jest to, co również czynił święty Andrzej, co czynili pasterze, żebyśmy wyszli do swoich najbliższych z dobrą nowiną, że Jezus się narodził, że Bóg jest z nami, że On działa. Zatem niech ta Boża Dziecina błogosławi nam serdecznie i pamiętajmy, aby nawet to świadectwo oparło się nawet na tych najmłodszych, którzy przychodzą tutaj do betlejemskiego żłóbka, do kościoła, tutaj do tych dekoracji świątecznych. I przy tej okazji śpiewamy kolędy i opowiadamy o tym, jak Bóg stał się człowiekiem.